Cześć, witam Was w makijażu na powitanie sierpnia. Mamy środek lata, a więc czas na takie letnie, kolorowe, soczyste makijaże. Czasami z odrobiną czegoś błyszczącego. I co ja na dzisiaj przygotowałam? Mamy mieszankę, czyli tradycyjnie. Ale na pewno dzisiaj gwiazdą makijażu będzie paleta, którą wykonałam makijaż oczu. I to jest paleta ze Slika. Nazywa się Rio Rio. O, prezentuje się tak. No już sama ta paleta zobowiązuje do tego, żeby zrobić naprawdę jakiś taki kolorowy, intensywny makijaż, no właśnie w klimacie takim wakacyjnym. Ale oprócz firmy Slick mam jeszcze takie błyszczące drobiazgi z firmy AA Wings of Color. Mamy paletę róży i bronzerów i rozświetlaczy z Make Up Revolution. Paleta prezentuje się tak, zresztą zobaczycie ją z bliska w trakcie makijażu. Będzie dzisiaj również firma Inglot i super podkład, taki fajny na letnie, do letnich makijaży. Będzie firma Catrice, będzie również Lovely, a jakże nie mogło zabraknąć Lovely. I tutaj mam eyeliner, no i tusz, który jest chyba najlepszym tuszem na świecie, oczywiście w mojej ocenie. Będzie też Kiko, z Kiko mam rzeczy do makijażu ust. Będzie też Manhattan, Sephora, Eveline, no jak zawsze cała mieszanka. A puder z Vivo, puder z Manhattanu, świetny matujący puder w kamieniu. Co tam jeszcze? Chyba o wszystkim wspomniałam. Okej, okay. No i tak jak zawsze w trakcie makijażu zobaczycie wszystkie kosmetyki, wszystko po kolei Wam pokażę. Także no co, no tyle jeśli chodzi o wstęp. Mam nadzieję, że trochę Was ten mój makijaż zaintrygował i zapraszam do oglądania. Zaczynamy od nałożenia podkładu. Mam tutaj taki podkład w słoiczku z Inglota. W ogóle tak się zastanawiałam, czy nie nałożyć, wiecie, kremu CC, ale dzisiaj mam dosyć duże zaczerwienienia, szczególnie tutaj nos, no tak troszkę na policzkach, więc podejrzewam, że krem mógłby sobie z tym nie poradzić, więc nałożymy po prostu podkład. To jest taki podkład jakby w musie, mówię jakby, bo to jest takie coś na pograniczu w sumie. Niby troszeczkę mus, ale nie do końca, trochę jakby po prostu taki gęsty podkład. Tak właśnie ma taką bardzo specyficzną konsystencję, ale jest bardzo przyjemny, to po pierwsze. Jest dość lekki, czyli no dzisiaj będzie jak znalazł, bo akurat teraz mamy dosyć upalne dni. A poza tym właśnie ma dość fajne krycie, więc z takimi rzeczami, jakie ja tutaj mam dzisiaj na buzi, na pewno sobie poradzi. O, widzicie, nałożyłam, no w zasadzie na większość twarzy nałożyłam jedną warstwę i roztarłam. Troszeczkę dołożyłam tutaj na policzki, no i wygląda to tak. Wydaje mi się, że całkiem ok. I tak jak mówię, ważne jest to akurat dzisiaj, że ten podkład jest taki lekki. Właśnie nosi się tak jak mus, ale konsystencję właśnie na taką dziwną, bo trochę taką musowato-podkładową. Tak bym ją określiła. I odcień, który ja mam, to jest numerek 14. A w ogóle ten pędzelek, którego użyłam do podkładu, o, taki puchaty, to jest Sephora i to jest numer 45. On się dokładnie nazywa Multitasker Complexion 45. Pędzel z Sephory. Teraz, moi drodzy, przejdziemy do kamuflażu, czyli wszystkim znany korektor z Catrice. Ja mam numer 010. I siniaki też mam dzisiaj dosyć duże, więc trzeba to po prostu zakryć. A korektor rozprowadza sobie już gąbeczką. To jest gąbka z H&M. A w ogóle, jeśli nie próbowaliście takich małych gąbeczek, nie próbowaliście, jeśli zastanawiacie się nad kupnem jakichś małych gąbeczek, takich właśnie precyzyjnych, bo na przykład częściej używacie gąbek niż pędzelków, to proponuję Wam sobie sprawdzić te z H&M-u. Naprawdę przecudowne są te gąbeczki, są takie miękkie, kształty mają przeróżne, więc można sobie, wiecie, do różnych funkcji je dopasować, a poza tym nie są drogie i można je też kupić w takich zestawach. Czasami się pojawiają takie, wiecie, pudełeczko plastikowe, przezroczyste i na przykład w takim małym pudełeczku jest tych gąbeczek, nie pamiętam, na 5 chyba albo 6, jakoś tak, ale kilka takich właśnie kolorowych caceniek i one są nie dość, że właśnie takie słodkie, to są bardzo mięciutkie, bardzo praktyczne. To jest właśnie jedna z tych gąbeczek. Do utrwalenia korektora użyję chyba wszystkim znanego pudru bananowego z Vivo. Pędzel, którego używam, to jest taka limitowanka z Sephory. Ten pędzel ma już parę ładnych lat, także podejrzewam, że nie do zdobycia. I to jest 235, dobrze Wam mówię? Nie, 237, przepraszam. Taki puchaty, dość płaski języczek i właśnie ja go z reguły używam tutaj na ten obszar pod okiem, żeby sobie utrwalić korektor. Raczej używam go do takich sypkich rzeczy, nie do kremowych. Spudruję twarz i tu przygotowałam sobie świetny, naprawdę świetny puder z Manhattanu. Ja mam 16 beige, taki jest tytuł.
Taki jest on numer tego odcienia i to jest przewspaniale matujący puder, a w ogóle to w niektórych Rossmanach szafy Manhattanu są chyba likwidowane. Nie wiem, czy to tak wszędzie. Natomiast jak szukacie dobrego, matującego, drogeryjnego pudru, no to to jest jeden właśnie z takich pudrów. On ma tutaj na całym wieczku lusterko i tu jeszcze z boku jest taka, zaczekajcie, teraz Wam pokażę, taka gąbka. Ona sobie tutaj jest w takiej wysuwanej szufladce. Natomiast ja tej gąbki nie używam, po prostu używam pędzla. A właśnie, i pędzel to jest Inglot. Taki potężny puchacz, tylko dość płaski. I to jest Inglot 1SS. Tak jak mówię, puder jest naprawdę bardzo fajnie matującym pudrem i generalnie bardzo ładnie się też sprawdza właśnie w takie upalne dni, bo nic się tam nie waży, nie robi się żadne ciacho. Także wiecie, używam kosmetyków, które już bardzo dobrze znam. Wiem jak się spisują w połączeniach ze sobą i z innymi kosmetykami, więc puder naprawdę ok. Poza tym muszę Wam jeszcze powiedzieć, że on tak matuje w taki fajny sposób, to znaczy nie robi takiej, wiecie, maski, tylko zobaczcie, ta skóra jest taka atłasowa, taka zmatowiona, ale w elegancki sposób, tak to ujmę. Teraz czas na konturowanie, róże, rozświetlacze i tak dalej i tutaj się nie mogę zdecydować, słuchajcie, przygotowałem dwie palety. Na obie mam ochotę. Pierwsza z nich to jest taka paletka z Kiko, to też jest jakaś tam taka letnia edycja sprzed, nie wiem, 2 lat? No, trochę już ma. I tutaj mamy tak, róż, bronzer, a tu jest, słuchajcie, coś jakby rozświetlacz, ale ten rozświetlacz jest tak delikatny, że ja bym raczej powiedziała, że to jest raczej taki puder rozświetlający. No i generalnie ten puder fajnie wygląda pod okiem, natomiast no ja już mam utrwalony korektor, więc nie będę go dodatkowo nakładać. Więc do wyboru mam tak, tę paletę, albo naszykowałam sobie jeszcze Golden Sugar 2, czyli paletkę z Make Up Revolution, w której znajdują się, już Wam pokazuję, generalnie znajdują się w niej rozświetlacze, natomiast mamy też dwa całkiem przyjemne bronzery, zobaczcie. Tutaj mamy dwa matowe bronzery, to znaczy w tym są takie delikatne, bardzo delikatne drobinki, ale jak się to nałoży na twarz, to w ogóle nie widać. Mamy teoretycznie rozświetlacze, natomiast muszę powiedzieć tak, że dla mnie to jest taki bardziej rozświetlający bronzer, rozświetlacz. Te dwa kolory to są zdecydowanie takie błyszczące róże, a te dwa kolory to będzie raczej taki satynowy róż, a to już jest zdecydowanie rozświetlacz. Czyli niby paletka bronzerów i rozświetlacza, ale tak naprawdę mamy tutaj wszystko. Zobaczcie te dwa na przykład. Tu jest ten taki rozświetlacz, no i ten satynowy róż. Może tak, z tej paletki użyję najpierw tego bronzera, tego jaśniejszego. Aha, nie podaję Wam żadnych nazw ani numerów, bo po prostu w tej palecie jest tylko taka ochronka. One tam żadnych dodatkowych numerków nie mają, więc po prostu będę Wam opisywać kolory. Do bronzera użyję, zresztą do różu też, słuchajcie, takich śmiesznych pędzelków z Essence. To też są takie limitowane pędzelki. Nie wiem, czy będzie tutaj widać nazwę firmy, myślę, że tak. Nie mają numerów, po prostu to też była jakaś tam edycja limitowana, taka wypuszczona, nie pamiętam, na wiosnę, na jesień, w jakimś takim przejściowym okresie. I one mi się tak bardzo podobały ze względu na to takie, wiecie, różowo-czarne włosie. Kupiłam je dlatego, przyznaję się bez bicia, że po prostu mi się tak podobało to różowo-czarne włosie. Tak, po prostu. No nie są to żadne tam profesjonalne pędzle, ale muszę Wam powiedzieć, że naprawdę świetnie się spisują. No my te były już nie wiem ile razy i generalnie są naprawdę ok. To włosie jest takie milutkie, może wada taka, że tego włosia tu nie ma za dużo i ono jest takie, wiecie, no takie podatne, no ale też te pędzle kosztowały, nie wiem, mało, naprawdę. To były taniutkie pędzle, ale tyle lat i się spisują. Muszę Wam w ogóle powiedzieć, że ja mam dużo takich pędzli, takie jakieś, wiecie, typu Chińczyk, gdzieś tam kupione w jakiejś drogerii i takie właśnie niefirmowe i naprawdę te pędzle, słuchajcie, działają, spisują się, przyjemnie się nimi robi makijaż, dokładnie tak jak te. No te akurat są firmowe, no bo wiem, że to jest Essence, ale dużo z takich, wiecie, chińskich pędzli po prostu, które też się świetnie spisują. I teraz tak się zastanawiam, słuchajcie, co z różem, czy może ten, nałożę może najpierw ten satynowy, on jest taki bardzo delikatny, tutaj używam tego drugiego pędzelka ściętego z Essence i zobaczę, jak to będzie wyglądało, czy dołożymy jeszcze rozświetlacz, czy nie, bo tutaj nie ma, tak jak widzieliście, matowego zupełnie różu, więc no, ten róż jest taki satynowy. Jest taki bardzo delikatny, subtelny połysk, ale myślę, że to nie przeszkadza, żeby dołożyć rozświetlacza. W zasadzie nie. Nic nie przeszkadza, żeby dołożyć rozświetlacza, więc rozświetlacza też zaraz dołożymy. Widzicie? Taki delikatny po prostu. No i rozświetlacz. Tak się zastanawiam, który by tu nałożyć. No i może ten. On ma taki kolor, zobaczcie. To jest coś takiego.
Taki delikatnie brzoskwiniowy. No taka brzoskwinio morela, o. Tu biorę pędzelek z Inglota, to jest 4SS. Myślę, że jeśli chodzi o pędzelki tego typu, małe takie do na przykład rozświetlacza, to jest chyba jeden z bardziej słabnych pędzelków. O, a rozświetlacz tak się przedstawia. Tak, rozświetlacza nie ma co sobie żałować, bo makijaż ma być letni, ma być wesoły, to czemuż by sobie tam żałować rozświetlacza, a co tam? Teraz się zajmiemy brwiami. Najpierw sobie tak szybko wyczeszę z pudru. Nałożę kredkę, to jest kredka z Essence, nie wiem czy ja Wam dobrze pokazuję, nie. Z Essence, numer to 04 Blond, taka zwykła, wiecie, kredka z grzybyczkiem. No i najpierw sobie nią uzupełnię włoski, wyrysuję kształt brwi. Wiecie, tak po prostu tu i ówdzie doprawię. A tak na marginesie, słuchajcie, ta kredka z Essence, której w tej chwili używam, to jest jedna z tańszych kredek, jakie w ogóle mam i jedna z fajniejszych. Bardzo fajna kredka. Jeśli oglądaliście makijaż najtańszymi kosmetykami, to tam zdaje się też jej właśnie użyłam. No bo tak jak mówię, ona coś tam 6 z hakiem kosztowała. Coś koło 7 zł, jeśli dobrze pamiętam. A bardzo porządna kredka. I dla utrwalenia brwi na tę kredkę nakładam jeszcze wosk taki z Eveline. Też go Wam wielokrotnie pokazywałam. Bardzo praktyczna rzecz, jeśli ma się takie, wiecie, niesforne brwi, to on bardzo ładnie je tak łączy, tak że w ciągu dnia nam się, wiecie, tam żadne włoski nie wysuwają i nie wygląda to nieelegancko. Więc bardzo praktyczna rzecz. Ten wosk, no ponieważ to Eveline, to na pewno jest dostępny w Rossmanie, w Hewe jest też chyba szafa Eveline. No generalnie drogeryjna rzecz i wosk kosztuje około 15 zł, no tak mniej więcej. Jeśli chodzi o bazę, to dzisiaj Catrice Prime and Fine. No i tak myślę, że tę bazę sobie rozprowadzę dokładnie tą samą gąbeczką, którą rozprowadzałam korektor. Na całą powiekę nakładam matowy, taki blado-blado-różowy cień z Sephory. To jest Yamat, a cień nazywa się Strawberry Macaron numer 42. On jest, tak jak mówię, blado-różowy, natomiast na powiece staje się taki prawie że biały. Nie widać w ogóle tej różowości, więc jako taki cień bazowy sprawdza się bardzo fajnie. I tu używam pędzelka z Sephory, też z tej limitowanej kolekcji, o której Wam wspominałam i to jest 238. Tak na marginesie, te pędzle też już mam dość długo i po prostu nic się z nimi nie dzieje. Fantastyczne są pędzle. Zresztą ja w ogóle bardzo lubię pędzle z Sephory. Są naprawdę bardzo porządnie zrobione. Na duży obszar załamania nakładam ten jasno-morelowy, coś takiego. O, taki kolorek. I tu używam dużego, puchatego pędzelka do blendowania. To jest pędzel z Maestro. I on nie ma żadnego numeru, po prostu nazywa się Blending. Bardzo fajny pędzel. Taki mięciutki, no po prostu idealny. Pędzli z Maestro też mam kilka, niektóre też dosyć długo, w sensie, że od wielu lat i również nic się z nimi nie dzieje. Bardzo, naprawdę bardzo porządnie zrobione pędzle i wcale nie są drogie. Zagłębienie nakładam ten fiolet i tu używam pędzelka z Makeup Revolution. To jest taka seria pędzelków, która nazywa się Nude. I ta seria pędzli pojawiła się na gwiazdkę 2 lata temu, jeśli dobrze pamiętam. Wracam do pędzla Maestro i jeszcze troszeczkę tym morelowym cieniem rozcieram sobie tutaj granice. Zagłębienie dokładam ten piękny granat. Tu użyję takiej małej kulki z Inglota, to jest Inglot 80 HP. Ten granat jest bardzo taki napigmentowany i z nim trzeba uważać, to znaczy lepiej nabrać troszeczkę, rozetrzeć i potem stopniowo dokładać, niż nałożyć za dużo, bo z granatem jest trochę tak jak z czernią, że jak nałożyć za dużo, to potem trudno to rozetrzeć, więc lepiej się troszeczkę pobawić, niż sobie, wiecie, zepsuć całą robotę. Ten granat wyciągam już też tak troszkę do góry. No i zobaczcie, nabrałam go dosłownie troszeczkę i jak to widać, o. No i teraz oczywiście się bawię w rozcieranie. Cieniami w ogóle Slika to jest tak, że one są takie bardzo kleiste. Nie wiem, czy to dobre określenie. Chodzi mi o to, że one się bardzo szybko przyczepiają do powieki. No i trzeba się zaraz brać za rozcieranie, żeby, wiecie, nie zrobić sobie łaty. No ale pigmentacje mają przednią. I poza tym przepięknie się też trzymają na powiekach. Właśnie nawet w takich wysokich temperaturach, jakie mamy teraz. Naprawdę porządne cienie. Szkoda w sumie, że się tak cicho o nich zrobiło, bo one są super. Mam dużo paletek ze Slika i po prostu uwielbiam je wszystkie.
Teraz przechodzę do tego złotego cienia i zaczynam tak nietypowo troszeczkę, bo od wewnętrznego kącika. Tutaj używam pędzla Jessup, to jest taka mała kuleczka, już Wam pokazuję, tylko już umoczę w tym cieniu. O, taka mała kuleczka. I ten cień nakładam w wewnętrznym kąciku. Tak jak mówiłam, tak go bardziej wklepuję. Właśnie, podoba mi się też konsystencja tych slikowych cieni. One właśnie się przyczepiają w taki fajny sposób do powieki, są takie lepkie. Bardzo charakterystyczna jest ta ich konsystencja. Aha, no i ten żółty nakładam tak mniej więcej do połowy powieki. Tak go jeszcze dociskam i dokładam, żeby to było takie wyraźne bardzo. Na drugiej połowie powieki ląduje ta malinowa czerwień, ale oczywiście to nie będzie jeszcze ostatni cień, który nałożę na górne powieki. I tu użyję sobie takiego pędzla płaskiego języczka, to jest chyba Life. To jest pędzelek Life, czyli to jest taka seria pędzli z Super Farmu. Też bardzo fajne, takie drogeryjne, bardzo mięciutkie, milutkie. Fajne pędzle. Tutaj nie będzie takiej, wiecie, ostrej granicy między tymi dwoma cieniami. Ja to jeszcze zaraz ładnie połączę i rozetrę. Na razie po prostu chcę nałożyć ten malinowy kolor. To będzie bardzo papuzi kolorowy makijaż. W końcu paletka Rio Rio do czegoś zobowiązuje, musi być kolorowo. No i właśnie, granicę między tymi dwoma cieniami, czyli złotem i czerwienią, rozetrę delikatnie tym pomarańczowym kolorem. Tutaj mam taki malutki, płaski języczek, taki wąski. I to jest pędzelek Sephora 23. Ta malina i kolor pomarańczowy, tak jak zauważyliście, to są kolory matowe. Teraz może dolna powieka. Bardzo, bardzo mam ochotę na dolną powiekę, przynajmniej na większość, nałożyć tę zieleń. No a potem coś tam jeszcze poddajemy. I tu użyję pędzelka z Essence, to też jest jakaś tam, wiecie, limitowana seria z takim czerwonym włosiem. No i nakładamy zieleń. Na wewnętrzny kącik dolnej powieki dokładam żółte złoto, to które mam na górnej powiece. Tak tutaj wewnętrzny kącik, o, dokładnie na to miejsce. No i łączę sobie oczywiście z tą zielenią. Do dolnej powiece będzie po prostu taki złoty akcencik. Na zewnętrzną część dolnej powieki dokładam granat, który jest również na górnej powiece. Po prostu chodzi o przyciemnienie tutaj tego miejsca. W zasadzie nakładam ten cień tak prawie, że na linii rzęs i bardzo dokładnie rozcieram, bo nie chcę, żeby dolna powieka zdominowała mi górną, chcę, żeby górna była taka bardziej wyrazista. A na zewnętrzny kącik, troszkę na dolną powiekę i na górną, nakładam jeszcze tę czerń, żeby to wszystko, wiecie, wzmocnić i przyczernić, ale tej czerni tak dosłownie odrobinkę, jeszcze sobie tu pędzel otrzepę, żeby to był dosłownie taki, wiecie, akcencik. Najpierw przyciemnię też linię rzęs nieco. Tej czerni naprawdę maleńko, bo nie chcę też zakryć kolorów, które znajdują się na powiece. No i został nam, moi drodzy, jeszcze wewnętrzny kącik i koniecznie muszę coś nałożyć pod łuk brwiowy. Tutaj jest taki szampański kolor, to jest połyskujący kolor, o, coś takiego. No i ten właśnie kolor wyląduje w zewnętrznym kąciku i pod łukiem brwiowym. A nie, powiedziałam Wam jeszcze, pędzelek, którym nakładałam czarny cień, to też jest jakiś taki, wiecie, beznazwowy, po prostu jakiś gdzieś tam kupiony w drogerii, taki Chińczyk. Również świetnie się sprawdza. Na wewnętrzny kącik cień nakładam takim cieniutkim pędzelkiem też z Life, czyli z Super Farmu. Ten cień, który Wam przed chwilą pokazałam, to jest właśnie cień idealny do tego miejsca. Po prostu pięknie je rozświetla, a jednocześnie tak nie dominuje całego makijażu. I pod łuk brwiowy tu używam pędzla Elite Models, czyli jest to marka z Rossmana. Ok, jeśli chodzi o cienie, to mamy sprawę załatwioną. Teraz linia wodna. Tu nałożę jasną, cielistą kredkę. To jest kredka z My Secret. Jakiegoś koloru tam nie ma, po prostu kredka do oczu nude. No i teraz eyeliner. Tutaj chciałabym użyć takiego z Lovely. To był taki zestaw, wszystkim dobrze znany, tam była też czarna kredka. Mamy pędzelek, taki żelowy eyeliner. Przecudowny jest ten eyeliner. Ja zawsze myślałam, że nigdy się nie przekonam do takich żelowych eyelinerów, bo wolę takie w pisaczku albo ewentualnie w kałamarzu. Natomiast ten jest naprawdę super. Bardzo miękki, taki bardzo głęboko czarny. Niesamowity eyeliner. Jeśli lubicie takie żelowe, to proponuję spróbować tego. Jest naprawdę fenomenalny. Poza tym jest tani, no bo to Lovely. I bardzo mięciutko się nim kreski wyrysowuje, naprawdę. Słyszeliście to? Grzmi.
Może się troszkę chłodniej zrobi. Chociaż ja w sumie lubię, jak jest gorąco. Że wolę, jak jest gorąco, niż jak ma być za zimno. O, może tak. Tutaj na tej wewnętrznej i na centralnej części oka nie chcę, żeby ta krecha była gruba, bo nie chcę zasłonić koloru, więc tak się, wiecie, tutaj troszkę bawię i tak skubę po troszeczku. Natomiast wyciągnę sobie, o, tutaj tą krechę i tu będzie troszeczkę grubsze. No niesamowity jest ten eyeliner i pędzelek, słuchajcie, on wydaje się taki niepozorny, taki, wiecie, no po prostu jakiś tam taki maluch drogeryjny, ale naprawdę jest bardzo wygodny i to duo to jest niesamowita rzecz. Szukacie dobrego drogeryjnego eyelinera, takiego w żelu, to lovely w ciemno i naprawdę będziecie zadowoleni. No i oczy prezentują się tak, jeszcze oczywiście tusz i tutaj nie mogło dzisiaj zabraknąć tego tuszu, bo on pięknie wywija, pogrubia i podkręca rzęsy, po prostu robi z nimi wszystko. W zasadzie nie trzeba już niczego doklejać, żadnych sztucznych rzęs czy kępek. Oj, zobaczcie różnicę między pomalowanymi rzęsami, a niepomalowanymi. A muszę Wam powiedzieć, że jeśli chodzi o tusze do rzęs, to jest ewidentnie mój ukochany tusz przez ostatnie, nie wiem, dość długo. Podobny efekt daje Total Temptation z Maybelline. No i fajnie też wygląda taki tusz z Deborah, nazywa się Formula Pura, taki dosyć grubaśny. Ale efekt, który dają tamte tusze, po prostu się zbliża do tego z Lovely. Tego nie przebił jeszcze żaden tusz. O, coraz głośniejsze te grzmoty są. No i teraz usta. Do makijażu ust przygotowałam sobie takie duo. To są rzeczy z Kiko. Tutaj mamy konturówkę, która nazywa się Endless Love i to jest numer 06. Natomiast pomadka to jest taka tradycyjna, standardowa seria pomadek z Kiko. Takie fajnie, o, wypstrykiwane. I cała seria nazywa się Glossy Dream. Dobrze mówię, tak? Glossy Dream. Ja mam odcień 203. Pomadka wygląda tak. Również taki nudziak, tylko idący nie w beżową stronę, czy też brązową, tylko w różową. Coś takiego. Makijaż w zasadzie gotowy, ale ponieważ ma być taki wakacyjny i tak jak mówiłam, paleta Rio Rio zobowiązuje, to tu przygotowałam sobie takie błyskotki. To w ogóle jest zestaw takich kryształków z AA Wings of Color do kupienia w Rossmanie. Nakleję te drobiazgi. Tak myślę, że gdzieś tutaj przy kącikach oczu. Wtedy cały ten makijaż tak fajnie podkręci i doda jeszcze takiego wakacyjnego, fajnego klimatu. Chcę je dołożyć pod kreską, pod eyelinerem, bo dokładnie tu. No i mamy to. Jak Wam się podoba? Ja tam lubię takie błyszczące drobiazgi. Zresztą słuchajcie, no w ogóle lubię rozświetlenie, błysk i tak dalej, i kryształki, i tego typu rzeczy, cekinki i tak dalej, i najchętniej bym się cała obsypała brokatem. A tym bardziej jak mamy lato, no i mamy okazję, żeby sobie porobić takie fajne, wakacyjne, letnie makijaże. Tak wygląda makijaż na powitanie sierpnia. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Napiszcie oczywiście w komentarzach, który element Wam się podobał, ewentualnie który nie. No i widzimy się w następnym filmie.